Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Taiga, a to jest nieważne co, to jest horror. Ja nastawiłem stoper, 16 minut. Postanowiłem, że w tej grze wytrzymam po prostu 16 minut. I szczerze, nie dzieje się w niej nic. Ma straszną muzykę, pierdolę, przyciszam to na start. Nie proście mi więcej odcinków z tej gry, nie będzie. Postanowiłem, że po prostu przezwyciężę swoje słabości, nie, totalnie kurwa, nie mogę się skupić. Jestem tak zestresowany, że to jest baniemała. Raz testowałem grę, a nie sobie w tę grę. Wytrzymałem 3 minuty. I więcej raczej nie będę chciał. Tu się nic nie dzieje. Jest spokojna. Nic nie wyskoczy. Nic cię nie zabije. Ale różne rzeczy się dzieją, a jestem tak spięty, że to po prostu jest masakra. Gram w to, bo chciałem sobie udowodnić, że potrafię zagrać. Że jestem w stanie, że... mimo stresu, mimo jakichś tam pierdolonych takich, wiecie, fobii, ja nie lubię horrorów i tak dalej, zagram te 15 minut po to, żeby raz sobie pokazać, że umiem, a dwa, że sporo osób mnie prosiło i chciałem, po prostu chciałem to zrobić. W tej grze nie dzieje się zbyt wiele. Możemy klikać, sprawdzać, błyszczy się, ale w gruncie rzeczy możemy pograć. O kurwa, ale... Wiecie rzeczy, ona po prostu ma nam zryć głowę. Nic więcej w tej grze nie chodzi, po prostu chodzimy i on ma nam coś zrobić, żebyśmy się bali. Jesteśmy zeschizowanym malarzem. Jestem przestraszonym chłopcem. To są bandaże. I nie wiem, czy to jakby wytrzymam te 16. W każdym momencie mogę wziąć i go skończyć. Ja mi się orientuję się w tej grze, ale mimo wszystko. I kurwa, wybaczcie. Pierwszy raz nie będę prosił kogokolwiek. Wiek! O łapki w górę, bo nie chcę, żeby było więcej tego. Jeśli miał. Coś tu chodzi, ale tu nic nie ma. O to w tym chodzi. Dziecko. Pokój bez dziecka. I mogę robić takie specjalne odcinki, ale to naprawdę musielibyście zasłużyć. Naprawdę nie chcę grać. Przysięgam, pierwszy raz nie robię tego odbiczka i mówię: ej, nie zrobicie tego, wy to zrobicie. Naprawdę nie chcę grać to drugi raz. Ludzie boją, lubię się bać, ale to raczej to nie jest atrakcja, którą ja w życiu ubóstwiam. Naprawdę, to nie jest coś, co lubię. Obrazy, fuck, ciemno, komin, nic tu nie ma, coś słyszę i nie mam pojęcia, co tu mam zrobić. Klucz do zamkniętych drzwi. Ja pierdolę. Po raz kolejny słyszę, jak coś się przestawia. Nie chcę o tym myśleć, nawet się nie zastanawiam. Nawet nic nie czytam. Po prostu idę. I sprawiam, że nie będę mógł w nocy spać. Zabicie 100 łapek. Nie, nie ma liczby łapek, która pozwoli mi w to grać. Nigdy więcej. Ostatni raz. Bo trzeba walczyć ze swoimi słabościami. A to jest moja walka. Drzwi zamknięte, więc nie do nich mamy klucz. Głupie to. Wszystko. A czego się bać? To jest wymyślone. Wszystko. Tego nie ma. Ale ta muzyka. Ten klimat. To, że tu chodzę i muszę się patrzeć na to gówno, to. To wystarczy. Czy. A muzyka ma naprawdę dobrą. Byłbyś śmiany. Gdzie ja miałem pójść? Gdzie były zamknięte drzwi? Z których muszę skorzystać. Nie mam zielonego pojęcia. Gdzie to jest? Szczerze nie chcę wiedzieć. Szczerze, mam to w dupie, słyszę krzyki, zaczynam schizować. Ile mamy czasu? Kurwa, 4 minuty. God damn it. To nie jest coś, co ja chciałbym robić w życiu o tej porze. Notatka. Drzwi otwieram. Moja pracownia. Drzwi się zamykają. Taki Michał Anioł trochę to... Odsuń mi płachtę. Jezus! Nic tutaj nie ma. Niedokończony obraz. O Jezus. Nie skończyliśmy go. Butelki. Mam problem z alkoholem. No trudno. Zdarzy się i tak. Naprawdę coś z nami nie tak. Sztuka jednak niszczy czeka. Przynajmniej w moim przypadku kiedy... Wyszliśmy gdzieś indziej. Gdzie ja jestem? O co chodzi? Słyszę dźwięki. Jezus! Ja pierdolę! Wszystko fu. Fuck!
O co tutaj chodzi? No co potrafię powiedzieć, fuck, wychodzimy i jesteśmy gdzie indziej. Nic tutaj nie ma, nic się nie zmieniło, nic się nie dzieje, nic nas nie wyskoczy, jest spokojnie. Nie trzeba się bać. Ani trochę. Kolejne drzwi, kolejna pustka, kolejne, nic się nie dzieje, ale... Ale to ma klimat. Nie, ja nie chcę się w niego zagłębiać. Uwierzcie mi. Jak ci pieprzeni youtuberzy, nawet dla głupiego fejmu, są w stanie grać w takie gry. 8, 4, 8, 5. Do kutki. 4, 8, 5. 4, 8, 5. Kutka otwarta. A w kutce mamy? Otwórz się, błagam. Dręczy mnie myśl o tym, że istnieje arcydzieło, które nie jest sygnowane moim nazwiskiem. Jesteśmy czubkiem! Dlatego też powiedz, czy zostaniesz moją żoną? Wow! Naprawdę ładny tekst. Dobrego artysty. Zamknięte. Forgot. Nigdy nie zapomnę. Ja też nie. Idę po prostu przed siebie. Odsuwam głowę od tego wszystkiego. Pędzę do przodu po prostu, żeby iść. Idę, żeby iść, a nie żeby... Nie obchodzi mnie, co tu jest! Yeah! Fuck! O co tu chodzi? Nic nie widzę. Dokąd zmierzasz, panie? Nie mieć zmartwień. Coś tam, ciemno jest. Ej, to, że myślisz... Kurwa! Pierdolę! Pierdolę to! Fuj! Nie zmusicie mnie do więcej grania w to gówno. Fuck! Cześć!